LGBT to wyjątkowo drażliwy temat, który w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w dyskusji publicznej. Wiele osób nie może pogodzić się z faktem, że w Polsce nadal nie ma ustawy regulującej sprawy płci kulturowej. Inni natomiast odsądzają osoby LGBT od czci i wiary przez ich inność. W tej sprawie mocno zabrała głos polityk PiS. LGBT jest stosunkowo nową ideologią w Polsce, wyrosłą z tematyki gender, a więc założenia, że płeć jest uwarunkowana kulturowo. Małopolska kurator oświaty związana z PiS, Barbara Nowak, opublikowała na Twitterze wpis, będący odpowiedzią na wprowadzaną przez Rafała Trzaskowskiego w Warszawie deklarację LGBT+. Polityk wprost oskarża prezydenta Warszawy o działanie na szkodę społeczeństwa. Informuje przy tym, że LGBT w swojej treści zawiera także związki pedofilskie. Apelowała także do warszawiaków o to, by nie dali w ten sposób skrzywdzić swoich dzieci. Spotkało się to z wieloma negatywnymi komentarzami, zarzucającymi jej brak wiedzy. Bez wątpienia członkini Prawa i Sprawiedliwości swoim wpisem uraziła wielu Polaków. Rafał Trzaskowski zapewnia, że jest to deklaracja, która funkcjonuje już w wielu miastach w Europie. Zawiera ona 12 punktów, które dotyczą różnych sfer życia publicznego, między innymi administracji, edukacji i dyskryminacji. Prezydent Warszawy ma w planach także wprowadzenie zajęć z zakresu LGBT do szkół, a także otwarcie specjalnego hostelu interwencyjnego dla osób LGBT. W tym pojęciu mieszczą się homoseksualiści, transseksualiści, a także wiele innych orientacji. Według informacji podawanych przez zwolenników ideologii obecnie obejmuje to wiele różnych płci i orientacji seksualnych. Bez wątpienia polityk uraziła wiele osób w Polsce. Jednak, możliwe, że zły sposób zrozumiała działania prezydenta Warszawy. Przykładowo, WSA organizacja NAMBLA, walcząca o prawa osób LGBT, w ich ramach domaga się oficjalnie legalizacji pedofilii. Z kolei politycy europejscy, zwłaszcza z partii Zielonych, jak Daniel Cohn-Bendit, również powiązani z tym środowiskiem, walczą o jej legalizację już od 1970 roku. Pomimo oficjalnych zaprzeczeń środowisk LGBT, ich szeregi także tworzą bardzo znaczący ludzie, walczący o prawa do związków z dziećmi. Może to oznaczać, że nawet te środowiska są bardzo podzielone.